Konstrukcja dachu to niewątpliwie najtrudniejsza część budynku, z którą musi zmierzyć się jej wykonawca. Przygotowanie całej więźwy w prawidłowy sposób wymaga wielu lat doświadczenia, podstawowej wiedzy na temat geometrii oraz wyobraźni przestrzennej. Z pomocą w tej sytuacji przychodzi nam oprogramowanie firmy Dietrich, która niemal od 30 lat rozwija swój system związany z projektowaniem konstrukcji drewnianych. Mając dane dotyczące konturu budynku, wprowadzamy jego obrys modułu dachy. Możemy to zrobić wpisując go graficznie, podając wartości długości poszczególnych linii dachu lub przez obrysowanie charakterystycznych punktów budynku. Przy bardziej rozbudowanych modułach mamy możliwość skopiowania wcześniej wprowadzonych linii ścian. Następnie zajmujemy się rozwiązaniem połaci dachu. Wybieramy funkcję Wszystkie. Pojawi się okno Połaci dachowa. Pracę rozpoczynamy od doboru przekroju połaci dachowej. Następnie określamy kąt pochylenia połaci na 40 stopni. Ustalamy wielkość okapu w planie na 50 cm. Wysokość okapu ustalamy metodą pośrednią poprzez podanie rzędnej górnej krawędzi murłaty. W naszym przypadku będzie to 84 cm. Odsunięcie murłaty od lica ściany 5 cm. Oraz podanie wartości nad zaciosu prostopadłego. W naszym przypadku ma wartość 14 cm i wynika z wysokości krokwi. Potwierdzając OK, wysokość okapu zostaje przeliczona. W następnym kroku, klikając prawym przyciskiem myszy, połacie zostają rozwiązane w sposób automatyczny. Kolejnym etapem jest wprowadzenie takich elementów jak kominy, lukarny czy okna połaciowe. System posiada również moduł dekarski, w którym to możemy rozłożyć konkretny typ dachówki. Po wygenerowaniu połaci dachowej możemy przejść do kolejnego etapu, a mianowicie wstawienia elementów konstrukcji. Przechodzimy do konstrukcji dachu. Każdy element wieźby ma przypisaną lokalizację na połaci dachowej. I tak na przykład w linii murłaty, połaci dachu, program wstawia murłatę z odpowiednimi obróbkami. My musimy tylko wprowadzić parametry naszego elementu i wybrać funkcję Wszystkie strony. W analogiczny sposób wstawiane są pozostałe części konstrukcji. Takie rozwiązanie w znacznym stopniu eliminuje ryzyko popełnienia błędów na etapie wprowadzonych informacji do systemu. Następnie wprowadzamy parametry płatwi pośredniej, ustalamy jej gabaryty, definiujemy odległość w planie i wciskamy Wszystkie strony. Oraz wybieramy parametry płatwi kalenicowej. W kolejnym kroku podpieramy nasze płatwie słupami oraz mieczami. Definiujemy ich parametry związane z przekrojami i połączeniami. Słupy i miecze rozmieszczamy na pojedynczej płatwi lub na grupie płatwi wzajemnie równoległych. Dalej dostawiamy miecze, wybierając słup i płatę, w które będą nim połączone. W kolejnym etapie opieramy naroża oraz kosze na naszych płatwiach. Ich kąt i długość jest ustalona automatycznie w linii połączeń połaci dachowych. Dalej zajmujemy się zdefiniowaniem i rozmieszczeniem krokwi na połaciach dachowych. Wybieramy opcję krokwie, następnie ustalamy jej parametry i wybieramy funkcję na połaci. Wpisujemy parametry rozmieszczenia krokwi, a system generuje je według naszych wytycznych. W ten sposób możemy rozmieścić krokwie na wszystkich połaciach. Możemy również skopiować wcześniej wstawione krokwie na połacie przeciwległych stron. Mamy pewność wtedy, że znajdują się one współosiowo. Ostatnim etapem wstawiania konstrukcji jest wygenerowanie nakładki kalenicowej. Po rozmieszczeniu wszystkich elementów więźby generujemy obróbki końcowe zamykające etap konstrukcji dachu.
Na dowolnym etapie prac nad projektem możemy wykonać fotorealistyczną wizualizację modelu w celu sprawdzenia jej poprawności. Na podstawie stworzonego modelu więźby program przygotowuje dokumentację montażową, na której każdy element posiada własny identyfikator, co umożliwia jego zlokalizowanie względem całej konstrukcji. Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z programem jest generowanie przez system dokumentacji warsztatowej. Zawiera ona niezbędne informacje dotyczące obróbki każdego z elementów. Dzięki niej, nawet przy najbardziej skomplikowanych elementach, system wskaże wszystkie dane niezbędne do jej prefabrykacji. Przedstawiony rysunek kulawki narożnej pozwala przekonać się, jak precyzyjne informacje przekazywane są przez program. Następnie dzięki zastosowaniu przyrządów ciesielskich możemy przenieść te informacje na drewno. Poza dokumentacją rysunkową, system generuje kompleksowo zestawienia materiałów, gdzie oprócz standardowych list materiałowych istnieje możliwość stworzenia zoptymalizowanej listy cięć. Dzięki temu możemy mieć pewność, że belki będą tak porozcinane, aby zostało jak najmniej odpadów. Całości dopełniają zestawienia dachówek, długości obróbek dekarskich oraz ogólne zestawienia powierzchni połaci dachowych, które stanowią podstawę wyceny inwestycji. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę przyjemnej pracy w programie.